Cześć! Witam Was ponownie na naszym kanale. Dziś razem z Pawłem odpowiemy na pytanie, co sprawia, że gazowe kotły kondensacyjne są oszczędne. Zapraszamy! Paweł, powiedz nam, co sprawia, że gazowe kotły kondensacyjne to oszczędne urządzenia? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w budowie kotła, która umożliwia wysoką sprawność. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego wymiennika ciepła oraz innowacyjnego palnika o szerokiej modulacji mocy, kocioł dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Czyli rozumiem, że przy eksploatacji gazowych kotłów kondensacyjnych nowej generacji nie musimy martwić się o straty ciepła. Tak, dokładnie. Użytkownik płaci jedynie za paliwo faktycznie wykorzystane, co przekłada się na niższe rachunki. Paweł, czy możesz przybliżyć, jakie jeszcze korzyści daje modulacja mocy palnika? Jak już wspomniałem, szeroki zakres modulacji palnika umożliwia dostosowanie mocy grzewczej do aktualnie panujących warunków, co w znacznym stopniu wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania. Można zatem powiedzieć, że gazowe kotły kondensacyjne w oszczędny sposób ogrzeją zarówno małą, jak i dużą powierzchnię. Zgadza się. Należy dodać, że płynna praca na niskich mocach sprawia, że kocioł rzadziej się uruchamia, co wydłuża żywotność komponentów, a co za tym idzie całego urządzenia. A dlaczego dostosowanie odpowiedniej mocy kotła do zapotrzebowania cieplnego budynku jest takie ważne? Dostosowanie mocy do aktualnych potrzeb pozwala uniknąć efektu taktowania, czyli uciążliwego włączania i wyłączania się kotła, a nadmiar ciepła nie jest wyrzucony w komin. Wszystkie te cechy wpływają na zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. A czy użytkownik może mieć wpływ na jeszcze bardziej oszczędną pracę urządzenia? Zdecydowanie tak, dzięki wykorzystaniu na przykład regulatora temperatury. Kotły gazowe dostosowane są do współpracy z automatyką, która pozwala na efektywne zarządzanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, ograniczając zużycie gazu potrzebnego do ogrzewania mieszkania czy domu. Wiecie już, jakie oszczędności wynikają z użytkowania kotłów kondensacyjnych. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat urządzeń grzewczych, śledźcie nasz kanał, klikając subskrybuj. Do zobaczenia.